Muzeum Pamiątek po Janie Matejce, Koryznówka w Nowym Wiśniczu. W roku 2021 minęło 40 lat od chwili, kiedy w niewielkim drewnianym dworku położonym w pobliżu zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu otwarte zostało Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. Zwyczajowo zwany Koryznówką, dworek wybudowany został w latach 60. XIX wieku i od tego czasu pozostaje w rękach tej samej rodziny, Serafińskich, której kolejne pokolenia pieczołowicie pielęgnują pamięć o mistrzu malarstwa historycznego. W budowniczym dworku był ożeniony z Joanną Giebułtowską Leonard Serafiński. To właśnie przez bliskie kontakty z Giebułtowskimi Jan Matejko trafił do Koryznówki. Więzy przyjaźni, a później rodzinne sprawiły, że często do niej powracał. Narzeczoną, a następnie żoną i jednocześnie wielką muzą artysty była bowiem młodsza siostra Joanny, Teodora. Matejkowie wraz z dziećmi niejednokrotnie składali w Nowym Wiśniczu krótsze lub dłuższe wizyty, spędzali wakacje. Z pobytów tych zachowało się wiele pamiątek. Troskę nad nimi zapoczątkowała córka Leonarda, Stanisława Serafińska, darząca słynnego wuja wielkim uznaniem. Udostępniane od 1981 roku pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniczu Muzeum Pamiątek po Janie Matejce od 1985 roku stanowi oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie. W Koryznówce prezentowane są oryginalne, zachowane w niezmienionym stanie wyposażenie dworku. Udostępniane dla zwiedzających pomieszczenia wypełniają artefakty składające się na rodzinną kolekcję pamiątek związanych z Janem Matejką. Są wśród nich dokumenty, listy, rysunki, pocztówki i liczne fotografie. W ciągu czterech już dekad działalności Wiśnickiego Muzeum brało ono udział w przygotowaniu wystaw historycznych i plastycznych,